Wola Głodzka. 24 września, niedziela 1939. 3-5 październik, wtorek, środa, czwartek 1939. Armata. Stoimy przed wejściem, no blisko to jest, do Muzeum Kleberczyków. Pomnik czynu bojowego Kleberczyków. Wykazaliście hart i odwagę w masie zwątpień i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dowódca SGO Polesie, Kleberg, generał brygady. Ostatni rozkaz Hordzieszka, 5 października 1939. Generał brygady. Cholera. Akurat słońce daje. O. Ojej. Dom Kultury Wola Głowska. Rumak. Polegli na polu chwały 5 października 1939. Pierwsze ujęcie generała Kleberga. Muzeum Kultury, znaczy Dom Kultury, Muzeum, Agencja Pocztowa, KGW, Wola Głowska, nie wiem, Rzeźba Ludowa. Wszystko w jednym budynku. Jeszcze ochotnicza straż pożarna. Okej. Okay. 80. rocznica ostatniej bitwy Wojny Obronnej 1939. Kiepsko troszeczkę oświetlone, ale może coś się uda wykombinować. Później. Okej. Okay. Może się uda to jakoś rozjaśnić albo coś. No, powinno być ok. W każdym razie widać, że tutaj to ma rozmach. Rośki, nie rośki, hamery, kawaleria. Ok. I poczta. Kościół pod wyzwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Polski i klasztor ojców karmelitów w Woli Głowskiej. Marii Panny. Strasznie wielki. A później będzie pokazane w środku. Właściwie to pierw zrobiłem w środku, później na zewnątrz, no ale... Dobra.
Wola Głowska, zespół szkół imienia generała Franciszka Kleberga. Przedszkole, podstawówka, w ogóle i cała reszta. No, nie mogło być innej nazwy, skoro tutaj dosłownie obok toczyły się walki o klasztor, tak więc no, siłą rzecz.